Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj palimy tytoń marki Hypnosis o smaku Watermelon Cray, standardowe pudełeczko, takie jak zawsze w Hypnosis. Tytoń zgrzany w jednej folii. Tak on wygląda. Krój jest podobny jak w Sterbazie, zresztą to ta sama stajnia. Tak on wygląda. Pachnie lekko cukierkowo, jest może wyczuwalna nutka arbuza, jednak nie jest to zapach super intensywny. Bym powiedział, że jest delikatny, lekko pachnie. Nie jest zły, mógłby być troszeczkę mocniejszy, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w postaci dymu i smaku. Palimy standardowo Fajka Inhale, Namor, Cybuch Vortex, dwa kokobrykiety, dwa krążki folii. No i zaczynamy. Jak widać, dym jest zadowalający. Nie jest go może super dużo, ale jest wystarczająca ilość. A co do smaku? Smak jest delikatny. Można go porównać do jakichś landrynek arbuzowych. Nie wiem, czy takie są, ale myślę, że właśnie tak by smakowały. Nie zamula, nie jest to rzeźwiający. W sumie nie jest żadna rewelacja. Da się palić. Widać, kot szaleje, drapie meble, zaraz dostanie w łeb. No ale pomijając to, jak wspomniałem, może być ten tytoń, nie narzekam, da się palić, ale nie jest to jakaś pozycja, którą bym szczególnie polecał. Oceniłbym go na jakieś 6,5. No 7 mu nie dam, bo to nie jest żadna rewelacja. Jest dymu dość sporo. Smak nie powala na kolana. Mógłby być intensywniejszy. Także jak wspominałem, ocena 6,5. Jeżeli się podobało, subskrybować, oceniać, pisać komentarze, ile są widziane. No nic, dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnych, do następnych recenzji. Pojawią się pewnie jutro jakieś nowe, w niedzielę pewnie też. Także nic, zapraszam, na razie, cześć.